To mój sekretny sposób na różne owady w domu. Dzięki temu trikowi pozbędziesz się mrówek, karaluchów, pająków, rybików, a nawet pluskwy. Ten spray zapobiegnie też ich ponownemu pojawieniu się. Ja od kiedy go stosuję, nie zauważyłam żadnego insekta w domu. Jest to idealne domowe rozwiązanie. Nie potrzebujesz drogiej chemii, te składniki na pewno masz w domu. Najpierw wlej 500 ml wody na patelnię. Dodaj do niej garść goździków, Wlej 250 ml octu jabłkowego. Dolej 100 ml alkoholu. Rozpuść dwie tabletki musujące o smaku cytrynowym. Owady nienawidzą zapachu cytrusów. Kiedy tabletki przestaną budować, wszystko dokładnie wymieszaj. Następnie przelej roztwór do butelki ze sprayem. Teraz masz gotowy naturalny spray na robaki. Spryskaj wszystkie miejsca, które robaki najbardziej lubią. Mogą to być rośliny, parapety, okna, drzwi i różne narożniki. Pamiętaj, żeby robić to regularnie, aby utrzymać robaki z daleka. Spróbuj sam i przekonaj się, jak bardzo skuteczny jest ten domowy środek. Kup w aptece i nałóż na ramy okien i drzwi. Pozbędziesz się komarów w domu bez używania silnej chemii. Wystarczy, że posmarujesz ramy okien tą maścią, a żadne irytujące owady nie będą wlatywać do twojego domu. Ta maść zawiera takie składniki jak mentol, eukaliptus i kamfora. Odstraszają komary swoim intensywnym zapachem jest to naturalne rozwiązanie, które nie tylko chroni twoje wnętrza, ale także nie szkodzi środowisku. Najlepsze jest to, że zapach tej maści jest przyjemny dla ludzi, więc możesz cieszyć się komfortową atmosferą w domu, jednocześnie pozbywając się uciążliwych owadów. Unikaj używania toksycznych sprayów i środków chemicznych, które mogą szkodzić Twojemu zdrowiu i środowisku. Zamiast tego sięgnij po waporób i ciesz się spokojnymi wieczorami bez uciążliwych komarów. Zapach maści waporób utrzymuje się długo, więc wystarczy posmarować okna czy parapet co jakiś czas, aby komary nie wlatywały do domu. Najlepszy sposób na pająki w domu: zrób sekretny płyn i spryskaj nim firanki, ramy okien i drzwi. Skutecznie odstraszy pająki i zniechęci je do przekroczenia progu Twojego domu. Do wykonania tej mikstury nie potrzebujesz dużo. Wszystko tak naprawdę znajdziesz w swoim domu w pierwszej części przepisu: uszykuj cytryny. I wyciśnij z nich sok. Zapach cytrusów to jeden z nielicznych zapachów, których pająki naprawdę nie lubią. Wyciśnięty sok przelej do pojemnika z miarką. Dolej dwa razy więcej wody. Ta ilość wystarczy na przygotowanie sporej ilości mikstury. Przelej tylko część do butelki z atomizerem. Butelkę uzupełnimy jeszcze drugim składnikiem, aby mikstura była silniejsza i skuteczniejsza w działaniu. Doskonałym odstraszaczem pająków jest zwykła mięta. Wystarczy jej kilka gałązek. Jeśli nie masz świeżej mięty, użyj herbaty ekspresowej. Przygotuj żaroodporny dzbanek lub garnek. Wrzuć do niego miętę. Zalej gorącą wodą i zaparz. Kiedy napar ostygnie, dolej go do butelki z cytryną. Takim sprayem spryskuj firanki i zasłony. Doskonale odświeży pomieszczenie i nie znajdziesz za nimi żadnego pająka. Spryskane ramy okien i drzwi będą przyjemnie pachnieć, a pająki, tmuchy i komary będą się trzymać z daleka. Spryskaj tym okna, a mucha nie wleci. To najlepszy sposób na muchy. Mieszam dwa składniki z wodą i pryskam ramy okien i futryny drzwi. Ten naturalny odstraszacz powstrzyma muchy, które chcą wlecieć do twojego domu. Dodatkowo działa również na komary i kleszcze. Do wykonania go potrzebujesz tylko trzech składników. Od teraz nie będziesz musiał wydawać pieniędzy na drogie środki i choć są skuteczne, nie są zrobione z naturalnych składników. Zrobienie tego zajmuje dosłownie chwilę. Regularnie stosując ten roztwór, zapomnisz o insektach w domu. Składniki masz w szafkach. Uszykuj dzbanek i butelkę z dyfuzorem. Przelej 200 ml wody do dzbanka. Zaraz potem wlej do niego 200 ml octu. Może być też ocet jabłkowy. Dobrze to wymieszaj. Teraz zabierz do ręki olejek zapachowy. Wlej do dzbanka dobre 40 kropli. Najlepiej użyć olejek miętowy, lawendowy lub eukaliptusowy z drzewa herbacianego. One odstraszają muchy, komary i kleszcze. Znowu wymieszaj wszystko. Po połączeniu się składników przelej zawartość dzbanka do butelki z dyfuzorem. Spsikaj nim ramy okien w domu. Jeśli posiadasz drzwi balkonowe, również je spryskaj. Dla spotęgowania działania roztworu zalecam również spryskać firanki. Dzięki temu sprayowi tej wiosny i lata możesz zapomnieć o owadach latających nad uchem. Spryskuję skórę przed wyjściem i nie obawiam się już kleszczy. Ten domowy spray skutecznie je odstrasza. Zrobienie go zajmuje chwilę, a zapewnia ochronę przez wiele godzin. Kleszcze tylko czekają na swoje ofiary w pobliżu miejsc, gdzie spacerujemy lub spędzamy czas na świeżym powietrzu. W każdej chwili możesz znaleźć na sobie kleszcza, jeżeli się przed nimi nie zabezpieczysz. Dlatego tak ważne jest stosowanie preparatów odstraszających te pajęczaki. Ale wcale nie musisz kupować ich w sklepie, ich ceny są dość wysokie, domowy preparat jest tańszy, możesz zrobić go w każdej chwili i zawsze mieć go pod ręką. Wystarczy spryskać odsłonięte części ciała, jest bezpieczny do stosowania na skórę. Kleszcze przyciąga do nas nasz zapach. Dlatego spray działa, jeśli wykorzystamy zapach, którego kleszcze nie lubią. Cały sekret tego domowego sprayu tkwi w rozmarynie. Kleszcze nie lubią jego zapachu, ale wcale nie musisz go kupować. Wystarczy naturalny olejek eteryczny. Do naczynia wlej najpierw łyżkę spirytusu lub wódki. Alkohol przedłuży działanie olejku. Dodaj jedną trzecią szklanki wody destylowanej i wlej około 40 kropli olejku z rozmarynu. Wszystko wymieszaj i przelej do małego atomizera, spryskaj skórę przed spacerem i schowaj buteleczkę do torebki. Zawsze może się przydać, kiedy ze znajomymi zatrzymasz się na pikniku w parku. Prosty i tani środek odstraszający owady z szamponu do włosów. Bezpieczny do stosowania w domu i bezpośrednio na skórę. W końcu pożegnasz uciążliwe insekty, próbujące dostać się do twoich pomieszczeń. I to dzięki szybkiej domowej recepturze stworzonej z zaledwie trzech prostych domowych składników: ochroni Ciebie i twoich bliskich przed ukąszeniami komarów i podrażnieniami bez szkodliwej chemii, a Twoje zwierzęta przed irytującymi owadami, takimi jak pchły, i kleszcze. Będziesz mógł cieszyć się przyjemnymi spacerami na zewnątrz, bez obaw o ukąszenia. Ten środek działa na muchy, meszki, kleszcze i komary. Żeby przygotować tę domową miksturę, najpierw odmierz około pół miarki lub pół kubka dowolnego szamponu. Może to być dowolny szampon do włosów, taki jaki akurat masz w domu. Przelej go do naczynia. Do tej samej miarki wlej taką samą ilość zwykłego octu. Na pewno wiesz, że ocet działa drażniąco na wszelkie insekty. Ale połączony z szamponem nie ma tak nieprzyjemnego zapachu dla ludzi. Jest też przez to bezpieczny do stosowania na skórę. Dodaj ostatni składnik. Wlej pół miarki zwykłego oleju roślinnego. Wymieszaj wszystkie składniki powoli, żeby nie powstała piana. Wlej preparat do czystej butelki ze spryskiwaczem. Dzięki niej łatwiej będzie aplikować środek. Pamiętaj, że jest on bezpieczny dla skóry. W pomieszczeniach stosuj mieszankę w miejscach, w których owady występują najczęściej. Spryskuj też balkon, taras i wejście do domu. Owady już nie będą problemem.